koncertem na Wrocławskim na stoisku Alcatela, na którym pozostał zaprezentowany m.in. Alcatel Idol 4, o którym już Wam opowiadałam w innym materiale. Natomiast w tym momencie jestem przy nowości, która z tabletowego punktu widzenia interesuje nas oczywiście bardziej. Mowa o Alcatelu Plus 10 albo 10 Plus, trudno wyczuć. To jest tak naprawdę hybryda, czyli mamy 10-calowy tablet, który ma ogromne ramki wokół ekranu, cholera wie po co. I nie usprawiedliwia to nawet obecność głośników frontowych, które są stereo, fajnie, że one tu są, ale mimo wszystko ramki są przesadnie grube. No i składa się z drugiej części, czyli klawiatury, która automatycznie jest też stacją dokującą i w której, co istotne, mamy dodatkowy akumulator. Więc jeżeli podłączymy sobie tablet do stacji dokującej, mamy automatycznie możliwość wydłużenia czasu pracy całego zestawu, prawdopodobnie o nawet kilka godzin. Niemniej trzeba pamiętać, że jest tu oczywiście system Windows. Mamy 10-calowy ekran, którego rozdzielczość już widzę na pierwszy rzut oka, że nie jest najlepsza, czyli zapewne 1280x800 pikseli. Mamy tutaj Intel Atom X5, 2 GB RAM-u, więc zdecydowanie nie jest to urządzenie jakoś niesamowicie wydajne, ale do takiej pracy typowo biurowej powinno się jak najbardziej sprawdzić. Całość łączy się ze sobą za pomocą magnetycznego złącza i jak widzicie możemy ustawić to w dwojaki sposób. Możemy oglądać sobie na nim filmy, albo ustawić w sposób, który w tym momencie no, będzie Wam trudno pokazać, bo ta część jest przytwierdzona, ja nie mogę jej stąd oderwać niestety, więc nie mogę Wam pokazać, jak to będzie do końca wyglądało. Ale są tak naprawdę tylko dwa kąty, więc do pracy na kolanach prawdopodobnie to urządzenie też się nie będzie nadawało, bo nie ma możliwości regulowania tego w kątach. I tutaj kolejna rzecz ujawnia się, kolejny minus tego sprzętu, czyli to, że ten ekran się strasznie chwieje. Na pewno nie jest to wada jedynie tego konkretnego egzemplarza, tylko też wszystkich pozostałych, bo niestety to tak wygląda i to się raczej na pewno będzie chwiało. Ja jestem niestety... Co z kabelkiem? Teraz nie będzie chwiało. Będzie się chwiało, cały czas się będzie chwiało. No i to jest właśnie niestabilne rozwiązanie. Natomiast klawiatura sama w sobie ma dość malutki gładzik. Jestem bardzo ciekawa jakości tego touchpada, ale w tym momencie nie mamy jak tego przetestować. Spójrzmy jeszcze na tył. Obudowa została wykonana z plastiku i w momencie, kiedy podeszłam do tego urządzenia, pomyślałam sobie, plastik fantastic. Nie ukrywajmy, urządzenie wygląda jak najtańsze i w sumie mogłoby trafić na sprzęt, na półki razem ze sprzętem w Biedronce. U góry mamy przede wszystkim slot kart microSD, dzięki któremu możemy rozszerzyć pamięć urządzenia. Oprócz tego mamy przyciski do regulacji głośności, włącznik. Na lewej krawędzi, prawa jest w tym momencie, więc na lewej 3,5 mm jack audio, mikrofon, port micro, HDMI i micro USB. Na dole mamy jedynie złącze magnetyczne. Z kolei kolejna krawędź, czyli w tym momencie chyba lewa. Już się pogubiłam, to jest prawa krawędź, więc na prawej krawędzi nie mamy zupełnie nic. No i tak właściwie przedstawia się ten tablet. Mamy jeszcze kamerkę z przodu do połączeń wideo, której rozdzielczości nawet w tym momencie nie jestem w stanie Wam podać. A sam tablet ma tylko 8 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli to, co jest tu napisane, jest prawdą, a zakładam, że jest. W samej klawiaturze jeszcze znajdziemy informację, że mamy 3G lub 4G, więc zakładam, że gdzieś tutaj znajduje się slot kart micro albo nano SIM. Faktycznie się znajduje, ale trudno jest go otworzyć, więc nawet Wam go tego w tym momencie nie pokażę. Więc Alcatel chciał stworzyć ciekawą hybrydę, ale chyba nie do końca mu się to udało. Niemniej jedno jest pewne, jeżeli to urządzenie będzie tanie, to może faktycznie będzie warto je kupić. Ja czekam na urządzenie testowe, żeby przekonać się przez dłuższy czas, czy faktycznie warto by było je kupić. Pozdrawiam Was z Barcelony, Katarzyna.